i informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. Z klauzulą informacyjną chroniącą Państwa prawa można zapoznać się na stronie bip.piaseczno.eu. Dzień dobry, bardzo słabo słyszę. Dzień dobry, halo? No, nie słyszę, halo? Halo, ja słyszę dobrze. Dobrze, no to jak pani słyszy dobrze, no to postaram się jakoś tutaj porozumieć. Z kim rozmawiam? Magdalena, z mojej strony. Karolina z Rodu... infolinie pani zadzwoniła. Słucham? Na infolinie pani zadzwoniła. A to Piaseczno ma infolinię? Tak. Aha, no ja chciałam z Daniel Putkiewicz rozmawiać. Przełączę do sekretariatu. O, może lepiej będzie słychać, dziękuję. Proszę. Proszę czekać. Urząd Miasta i Gminy, słucham? Dzień dobry, a jaki urząd? Miasta i Gminy z Piaseczny. I z kim rozmawiam? Sekretariatem, Katarzyna Pełwans. Dziękuję. Ja chciałam z Daniel Putkiewicz rozmawiać. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska w sprawie Polaków. Nie mam teraz możliwości połączenia. A kiedy będzie pani miała możliwość? Może pani się zapisać na spotkanie. Nie, proszę panią, to zastępcą. Przełączę do sekretarza, momencie. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Proszę czekać, będzie rozmowa. Wróciła pani do mnie, mogę podać numer bezpośredni do sekretarza. A jest w ogóle w pracy ktoś? Tak, jest. Wszyscy są, proszę pani. No ale wszyscy, a pani mnie nie potrafi z nikim połączyć. Ja potrafię z każdym panią połączyć, tylko tutaj mają spotkania, tak, burmistrzowie. W związku z tym nie będę przerywać spotkania, bo i tak nie odbierze burmistrza. A odnośnie czego mają to spotkanie dzisiaj? Ale różne są spotkania. Wie pani co, to z podatkami może mnie pani połączy. Ale z naczelnikiem? No, może być z naczelnikiem. Przełączam. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Proszę czekać, będzie rozmowa.
Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim rozmawiam? Kierowska Anna. Karolina z rodu Biskupiak Pomorzu Modraska. No, burmistrz i zastępca mają tutaj jakieś tam spotkanie i poprosiłam, żeby mieć z panią połączoną. Pani ma Józef Osławiu nieruchomość? Słucham? Józef Osławiu ma pani nieruchomość? Nie, proszę panią. Ja mam w Dębowcu nieruchomość. A to dlaczego ze mną? No bo tak, no a co to, jakieś przestępstwo, żebym sobie do innej gminy zadzwoniła i z podatkami chciała rozmawiać? Ale w jakiej sprawie? No w sprawie na przykład hrabiego Zbigniewa Jana Potockiego. Ale ma pani konkretną sprawę? Przepraszam, no oczywiście, że mamy strasznie dużo pracy. Ale proszę panią, ja też mam pracę, bo ja chcę, żeby uwolnić Polskę od tych wszystkich nierobów. Więc proszę odpowiadać na moje pytanie, rozmowa jest nagrywana. To ja nie będę z panią rozmawiać. A dlaczego pani nie będzie rozmawiała? Bo nie, co? Bo ja nie zgadzam się. No ale dlaczego się pani nie zgadza? W Urzędzie Polskim pani zasiada, prawda? Ale nie zgadzam się. Zasiada pani w Urzędzie Polskim czy zagranicznym? Dobrze, o podatkach możemy, słucham. Czym no to ja pytam panią o podatki. O podatki. Ale czym właśnie. Mogę pani pomóc konkretnie? No czy Tadeusz Cichocki wypowiedział wam posłuszeństwo i czy on płaci podatek, czy nie? Czy Jan Zbigniew Potocki wypowiedział wam posłuszeństwo? O jakim RODO? RODO to jest dla przestępców, nie proszę pani panią. Telefonicznie żadnych informacji. No dlaczego mi pani nie udzieli? Jak oni tutaj cały czas ludzi namawiają do wypowiedzenia posłuszeństwa. Czy mogę pani pomóc? No tak, no chcę wiedzieć właśnie, czy ci ludzie wypowiedzieli posłuszeństwo. Czy oni nie płacą u was podatków? Chcę to wiedzieć. Czy w czymś innym mogę pani pomóc? Nie, ja proszę panią, to jest priorytetem dla mnie, bo ja u siebie nie płacę podatku. To niech pani napisze do nas pismo. Ale ja nie piszę, bo ja pani teraz przekazuję do protokołu tą informację. Chcę wiedzieć. Proszę pani, naprawdę, no, może pani, może. Sprawę. Tak, to jest konkretna sprawa. Niecierpiąca zwłoki dla Polaków. A dlaczego pani zbiera haracz od innych mieszkańców? Tak, coś jeszcze mogę pani pomóc? Jest pani dlaczego pani nie chce odpowiadać na moje pytania? Ale pani nie jest naszym podatnikiem. No i co z tego, ale ja chcę wiedzieć, czy ci oszuści u was płacą podatek. Dobrze, przepraszam, że pani ta rozmowa naprawdę nie ma sensu. Ma sens, ma sens, bo to się do prokuratury nadaje. Dobrze, to kryjecie po prostu oszustów. I ta rozmowa będzie na YouTubie. Przepraszam, ale nasi mieszkańcy, które opłacają podatki, czekają teraz pod pokojem co najmniej 5 osób. Tam nikt tam nie czeka. I po co oni tam czekają? Czy ja mogę pani w czymś konkretnym? Ja się pytam, po co ci ludzie czekają? Po co oni z wami płacą te, po co wam płacą ten podatek, jak wy nie macie umowy podpisanej? Ja przepraszam, jeśli pani będzie miała konkretne pytanie, naprawdę zapraszam do kontaktu. No cały czas mam pytania. Cały czas mam pytania. A pani nie chce odpowiadać na nie. Nie, na takie pytania nie będę pani odpowiadać. Ja się pytam, czy pani ma umowę spisaną mieszkańcami. Pytam się pani po raz kolejny. Ale pani nie jest mieszkańcem naszej gminy. Ale czy pani jako firma piaseczną ma spisaną umowę z mieszkańcami? Ja nie jestem firmą piaseczną. A jak pani nie jest firmą? No przecież tam Potocki. Ale Potocki, Cichocki cały czas wam mówią o tym, że wy jesteście firmą. Miłego dnia pani życzę. No co miłego dnia? Miłego dnia. No, na YouTubie będziecie. Banda oszustów, po prostu mało, że gmina to jeszcze pozostali. Urząd miasta, proszę. Dzień dobry, a jakiego miasta? Urząd miasta Jelenia Góra. Urząd Polski? Urząd Miasta Jelenia Góra. Ale polski urząd czy zagraniczny? No pani się w Polsce przecież jest Jelenia Góra, tak? Ale firma? Firma czy urząd? Urząd Miasta Jelenia Góra, proszę. Dobrze, a nazwisko? Jolanta Sidorowicz. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak Pomorzu Modraska. Ja chciałam z Jerzym Łużniak rozmawiać. Łączę z sekretarytem, bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Sekretariat Prezydenta. Ale z kim rozmawiam? No Sekretariat Prezydenta Urząd Miasta Jelenia Góra. Z budynkiem nie rozmawiam, tylko z kobietą. Dobrze, pani czy coś by chciała, czy co? No nie wiem jeszcze, czy bym coś chciała. No to tak jak mówię, Sekretariat Prezydenta... Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Chcę rozmawiać z Jerzym Łużniak. Pan prezydent ma w tej chwili spotkanie. A co to taka epidemia w całej Polsce? Wszyscy mają nagle spotkania? Nie wiem, my mamy... Zastępca?
Zastępca? Zastępca jest na ulicy Sudeckiej, pani się dodzwoniła do ratusza. To podzielone macie role? Tak. No to sekretarz? Teraz jest w tej chwili u prezydenta. Prawnik? Ale prawnik jest dla urzędu. To a radca prawny? No to mówię, radca prawny jest w urzędzie, ale dla urzędu. No dobrze, ale ja chcę rozmawiać w sprawie Polaków, więc tutaj nie jest, że jest dla urzędu, bo to jest po prostu urzędnik państwowy, prawda? Dobrze, a pani w jakiej sprawie dzwoni? W sprawie Polaków. A coś konkretniej? No macie na swoim terenie takiego Grzegorza z rodu Niedźwiecki, który się podaje za sędziego pokoju i chcę go sprawdzić po prostu, co to jest za człowiek. No to nie w urzędzie miasta. A gdzie mam to sprawdzić? A płaci on podatek do was, czy nie płaci? Jak to wygląda? No to proszę wystąpić o informację. No to ja do pani teraz mówię, do protokołu pani sobie to zapisze, tą informację, co to jest za człowiek. Bo on naciąga ludzi na jakieś sądy arbitrażowe. I ja chcę wiedzieć, co to jest, kto to jest. No to jeżeli pani chce tak bardzo wiedzieć albo coś zgłosić, to do tego na policję proszę iść. No nie, proszę panią na policję, bo policja jest firmą. Ja im wypowiedziałam posłuszeństwo i oni już po prostu nie chcą ze mną rozmawiać. Nie mogą w zasadzie ze mną rozmawiać. No. Teraz druga sprawa, jeszcze chciałabym o koncesjach porozmawiać, na wydobycie, nie wiem czego tam macie, kopalin różnego rodzaju. Słyszałam, że złoto u was jest, srebro u was jest. W Jeleniej Górze złoto i srebro. No ja tylko panią pytam, no po prostu sprawdzam informacje. Jako naród polski my mamy prawo wiedzieć. To bardzo proszę, z wnioskiem moje informacje. Ale ja nie chcę z wnioskiem, bo ja dzwonię do urzędu polskiego i pani ma obowiązek odpowiadać na każde pytanie Polaka, proszę panią. Macie podpisane umowy na zbieranie podatku z mieszkańcami? Nie wiem, proszę panią, o co pani chodzi. No ale chciała pani ze mną rozmawiać, no to słucham. Ja nie chciałam, to pani chciała ze mną. No ale nie ma nikogo kompetentnego. Mówi pani, że zastępca gdzieś jest tam na innej ulicy. No, biura prywatne pewnie macie porobione, czy jak to wygląda? Na Sudeckiej, także wie pani. Słucham? Są trzy budynki nawet są urzędu miasta. To ale macie tej kadry pozatrudniane na konto Polaków, nie? Proszę panią, czy pani coś konkretnego? Tak, proszę panią, chcę z kimś konkretnym porozmawiać. W temacie? No już pani powiedziałam, w jakim temacie. Od podatków ktoś może jest? To o podatkach chociaż porozmawiam. Od podatków, od tego zbierania haraczu może z kimś porozmawiam. No to ja mogę panią przełączyć. No to poproszę. A proszę bardzo. Nawet kobieta nie ma imienia ani nazwiska i to jest urzędnik. Państwa. Tylko jakiego państwa? Jak słyszycie, w tych urzędach, to jak się dzwoni, to trzeba mieć anielską cierpliwość. Naprawdę. Wszystko to jest na wasz koszt, ludzie. No. Cyfryzacja. Komputery weszły, cyfryzacja, automatyczne sekretarki. Tak, właśnie po to. Po to, żeby nie szło się nic dowiedzieć. Wszystko jest ukryte. Wszystko jest zakamuflowane. Nic poza tym. Nie będę czekać, bo to nie ma sensu. Bo pewnie już tam wielkie poruszenie, jakieś narady, widzicie, mają. Także
nie ma sensu. I tak jak powiedziałam, jeszcze paru tam sobie sprawdzę tych sędziów w pokoju, facebookowych krzykaczy. No i zobaczymy, bo jeśli oni płacą podatek nadal, a tylko namawiają ludzi po to, żeby ludzie później cierpieli, no to znaczy się, że są oszustami takimi samymi, takimi taka suwerenka, niesuwerenka, co jakiś czas się pojawiają, takimi samymi oszustami, jak ci ludzie w tych urzędach gminy. Mówią, że jest urząd gminy, no tak, zgadza się, urząd gminy, tylko już nie mówią, że to jest żydowski urząd gminy. I żaden z nich nie chce powiedzieć, że jest w urzędzie polskim. No właśnie. Nawet nie chce się przedstawić, bo wie, że grozi mu odpowiedzialność karna. Także zastanówcie się. Zastanówcie się, czy na pewno po prostu chcecie im zapłacić i za co im płacicie. Za co? Ja nie zapłacę do złotówki, dopóki nie będzie wolna, niezależna Polska. Ani jeden ode mnie nie dostanie złotówki.